Witam wszystkich serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej potyczki w grze Twierdza Krzyżowiec 2 na szlaku Szakal i Han. Tak, znów ten szakal i znów ten ham, ale nie ukrywam, że misje, które przygotowali w tym dodatku twórcy, bardzo przypadły mi do gustu. Zarówno mapy, tak jak tu mamy ciekawie to rozwiązane, jak i pomysł na rozegranie, ponieważ dostajemy tu bardzo dużo złota i dzięki temu już gdzieś na szybko stworzyłem trzy koncepcje co do tego, jakby mogła wyglądać ta rozgrywka, ale przejdźmy do niej. Już czy do nich. Zbuduj skład. Panie. Widząc samą mapę, oddalmy się tutaj. O właśnie. Moje obawy sprawdziły się. Jesteśmy w takiej tutaj sporej dolinie, więc no, przeciwnicy mają do nas bardzo fajny dostęp, żeby nas tu ubić czy wybić z góry, ale myślę, że sobie z tym poradzimy. Nad składem pomyślimy jeszcze za moment. Zobaczmy, jak tu się nasi przeciwnicy rozlokowali. Tutaj mamy Hana. Na otwartej przestrzeni, więc teoretycznie łatwiej by było go pokonać w późniejszym czasie. Tutaj mamy szakala na takiej wyżynie czy na wzniesieniu, gdzie no, będziemy mieli dość utrudniony dostęp do niego. Ale mówiłem o trzech koncepcjach, no i właśnie, z racji, że dostajemy tak dużo złota, jedną z koncepcji jest rozwiązanie tego w dość szybki sposób. Myślę, że po 10 minutach byśmy zakończyli całą zabawę, gdyby podzielić nasze wojsko i zaatakować tych dwóch władców jednocześnie. To by było dość nudne, ponieważ natworzylibyśmy sporo łuczników. Oni by stali gdzieś tutaj przy tym wszystkim, no i ich wybijali. Za 10 minut by było tak po problemie, po misji, no ale to też nie do końca o to chodzi. Okej, drugą koncepcję przedstawię może, jak wybudujemy skład. Widzę, że tu będzie całkiem fajne miejsce. Zbuduj spichlerz, panie. Albo jak postawimy spichlerz, ponieważ no, nasze pierwsze ruchy mogłyby zdradzić już to, co dalej byśmy chcieli wykonać. Druga koncepcja jest taka, żeby za całe złoto, jakie nam tutaj twórcy dali na początek, obwarować się. No i z jednej strony by było to dość ciekawe, z drugiej strony również ostatecznie mogłoby się okazać nudne, tym bardziej, że dostaliśmy dużo kamienia, więc samym obwarowaniem byłoby nieco łatwiej. Tak samo jak można by było sprzedać ten kamień i zaatakować w pierwszej koncepcji. Ostatecznie myślę, że tym razem walka nie trwałaby 10 minut, a dobre 2 godziny, co też by mogło być stosunkowo nudne, więc myślę, że pójdziemy w kierunku zaatakowania jednego z dwóch władców już na początku. Myślę też, że to był taki zamysł twórców na tę misję, skoro dali nam tyle złota, to wybierzcie po prostu sami, kogo mamy zaatakować. No i tutaj jest znów dużo kwestii do rozwiązania, ponieważ Han jest teoretycznie władcą łatwiejszym, więc fajnie by było go zostawić na później, żeby go no, łatwiej ubić na koniec. Z drugiej strony Han ma tutaj też dużo łatwiejszy dostęp do żelaza czy do kamienia i by mógł nam przeszkadzać bardzo łatwo w wydobyciu. Znów szakal, no to jest taki powiedzmy wilk, będzie z nim dużo trudniej walczyć w późniejszym czasie, czy dużo trudniej też będzie go pokonać, ponieważ on będzie miał na pewno i rycerzy, i kuszników, ale znów z racji, że jest na wyżynie, mniej więcej możemy go kontrolować to, którędy on wychodzi, czyli tym samym łatwiej powinno nam być bronić kopalnie, czy jakieś kamieniołomy tam po lewej stronie. No i tu pojawia się kolejna, tak, będąc przy stronach, kolejna strona medalu. No, szakal, jeżeli wyjdzie z atakiem, jest trochę nieprzewidywalny, ponieważ może zaatakować nas z tej strony, jak również tutaj mamy takie nieciekawe wejście do naszego państwa, do naszych tutaj zasobów. Natomiast Han, jeżeli będzie atakował, to tylko z tej strony, ponieważ tu ma najbliżej. Gra zazwyczaj obiera, no, taką najkrótszą trasę, przynajmniej u tych prostych władców, więc myślę, żeby było ciekawie, załatwimy na początku Hana, a z szakalem będziemy się bawić za moment. Więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że te przewidywania w miarę się sprawdzą. No i ostatecznie wyjdzie nam dość ciekawa misja, zwarci więc gotowi. Panowie zwarci i gotowi, jako że już jesteście, biegnijcie tutaj, nim przeciwnik postawi jakieś solidne mury. Tak, to chyba był najdłuższy wstęp do rozgrywki, jaki mieliśmy do tej pory w przypadku twierdzy, no ale brakuje chłopów, panie. Lubię właśnie na początku tak przeanalizować wszystkie możliwe ruchy, no i wtedy zacząć zabawę na dobre. Myślę, że a nasz władca też tam może pójść, jakby przypadkowo nasz kolega dostał jakieś nietypowe jednostki. Dobrze, żeby tam biegali. Zaraz jeszcze dorzucimy kilku zbrojnych. O, tu już widać, że
całkiem cwanie. Już na początek chyba przewidzieli, że może być taki problem, więc warto by było im zniszczyć. Jakże tęskni mi się za otwartym strefem. Te obozowisko, no jak widać nie jest wcale taki prosty ten początek, no ale jak dobrze to rozegramy, zaraz powinno być tutaj czysto. Wszyscy tutaj, tak naprawdę, chociaż nie wiem czy powinienem podpowiadać twórcom, jeżeli rzeczywiście nie chcieli dopuścić do takich szybkich ataków na początku rozgrywki, no to powinni trochę rozruszać naszych przeciwników komputerowych w taki sposób, że no, ruszaliby do walki dość prędko. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Okej, ale dostaliśmy tutaj nie tego towaru. Nie można tu tego zbudować. Tak, aż się człowiek rozszalał, bo zapomniał, że ludzie szakala nas atakują. Te towary się tu kończą. Ludzie szakala nas atakują, to nie jest dobra informacja, tym bardziej, że byśmy musieli postawić jakieś szałasy, ale na szczęście mamy jeszcze trochę złota, więc zaraz coś tutaj wyczarujemy. Zaraz też zobaczymy, co tam słychać na dole u naszych wojaków. Mam nadzieję, że w miarę sobie radzą. Na ludzi szakala myślę, że tu wieża by była całkiem okej. Takiej niedalekiej przyszłości. No i trzeba przyznać, że przeciwnik tak zaatakował z grubej rury. Może nie być lekko na początku, ale jak powstrzymamy ten atak szakala, myślę, że powinno być całkiem fajnie niebawem. Brakuje chłopów, panie. Brakuje chłopów, czyli brakuje kolejnych szałasów. Może trochę, tak. Żałuję, widzę, że biegnie chyba z tej strony szakal. Żałuję, że nie rozwiązaliśmy może tego trochę inaczej. I rzeczywiście nie zaatakowaliśmy go na początku. Zajęlibyśmy się już kolejną mapą, chociaż zobaczymy. Nie ma co tutaj się martwić na zapas. Może Anusz wyjdzie coś z tego bardzo ciekawego. Dobra, łucznicy, zatrzymajcie się tutaj, bo fajnie by było ich nie dopuścić tu nigdzie. Ale szybko do tego doszło. Ale to z racji też wojska, jakie tutaj mamy, a także tej liczby budynków, jaką dysponujemy, nie ma co na to póki co zwracać uwagi, bo to zazwyczaj, no właśnie, to jest takie chwilowe zwycięstwo, czy chwilowa nasza tutaj wspaniałość. Jak sobie radzą tu? No właśnie, tak było to do przewidzenia. Han już jest tutaj spacyfikowany. Powoli, powoli będzie oczekiwał swojego końca. Czy my będziemy oczekiwać, aż on tutaj skończy? Chociaż może byśmy mogli trochę przyspieszyć naszą wygraną, czy ukrócić jego męki i wysłać trochę wojska, zaraz go pokonać w jakiś taki normalny sposób, szybki, żeby przywrócić w ogóle tych łuczników tutaj do obrony naszych terenów, ponieważ lada moment może tu być nieciekawie, tak? To fajnie, fajnie wszystko wygląda. Atakujemy szakala, ale szakala Hana, ale może się za moment okazać, że no tutaj szakal nas zaatakuje już kusznikami i nie będziemy mieli tak naprawdę za wiele do powiedzenia. Wszyscy na tym wierzę, ponieważ wygląda na to, że jednak obiorą sobie tę drogę do ataku takiego podstawowego, a w międzyczasie możemy postawić też kopalnię, zbierać kamień, przyda się na jakiś handel. Też zawczasu, żeby szakal się nie zainteresował. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Stawianie tutaj takich budynków. Trzeba drewna, mój panie. Może jakby się uprzeć, to by można było zablokować w ogóle tutaj dojście dla szakala. Zresztą tak chyba też zrobimy. Nie wiem, czy uda się nam szybko. Brakuje jeden łucznik. Niech tutaj biegnie na miejsce. Dzięki temu przeciwnik no, będzie mógł zapomnieć o tym już, żeby postawić tu jakąkolwiek kopalnię, ponieważ z racji, że wróg jest zbyt blisko, no to go tu przyblokujemy. Nietypowa misja wyszła już nam na początek. Fajnie, gdzieś tam jesteśmy najlepszymi władcami tak szybko. Pierwszy raz też tak miło wyszło, no ale no właśnie, to właśnie cieszy, że mogliśmy zrobić tutaj coś nietypowego. Może zbrojownie, gdzieś tu niedaleko raczej będę starał się postawić tak w jakimś takim bezpiecznym miejscu, żeby czasem tutaj od dołu nas nie zaatakowali, ponieważ no jest, to jest tylko taka teoria, że nie będą nas atakować tutaj od dołu, a jak to wyjdzie w praktyce, przekonamy się niebawem. Okej. Okay. Idzie kolejna mała armia. Spotkamy się z nimi gdzieś tutaj. Myślę, że jeszcze dwóch zbrojnych do powstrzymania jej można by było postawić. Aby tylko tutaj nie biegli, będzie dobrze. To jest też inna kwestia właśnie, bo nie wiem, czy poruszyłem to z Hanem, ale taka wizja tutaj naszła, że on biegając tu po tych równinach mógłby atakować naszych rolników. O właśnie, będąc przy rolnikach, warto by było pomyśleć o tym jedzeniu. Lada moment, do tego przejdziemy. Dobra, idźcie go pokonać. Przynajmniej jak szybciej wrócą.
to szybciej będziemy się tutaj mogli skuteczniej bronić. Wieża bardzo fajnie tu działa. Jeszcze jakby kuszników niebawem dorobić, to też by było miło. Nie brać jeńców! Wszyscy z biurka przy władcy jest atakowany! Okej, trochę marnie wyglądamy z tym wszystkim, ale wszystko jest do nadrobienia. Za mało złota. Trzeba tu pilnować jednak naszego władcy, żeby mu się nie oberwało zbyt mocno. Dobra, jest tutaj bardzo fajnie. Widziałem, że jeszcze dostaliśmy w koszarach duże wsparcie, co też bardzo cieszy, co też by mogło sugerować to, że mogliśmy to rozwiązać. Wiadomość od Hana. Aha. Wracam do wielkiego ducha przestworzy. Niestety coś nas ominęło, ale my powracamy do naszej twierdzy, ponieważ musimy tutaj zacząć działać, no i wykombinować jakiś ciekawy plan na szakala. To jest też tak właśnie widać, to co mówiłem wcześniej, że on będzie na pewno nas jakoś tutaj ciekawiej atakował, będziemy mieli większe problemy z nim, więc mam nadzieję, że ostatecznie wyjdzie z tego naprawdę bardzo fajna rozgrywka. Okej, trzeba więc taki tutaj szereg piekarni wybudować i zobaczymy, co będzie dalej się działo. Na szczęście mamy dużo drewna, kamień już zbieramy, za żelazo będziemy mogli się zabrać lada moment. Mamy 7 dzień, jeden władca z głowy. No i panie? To też mniej więcej pokazuje to, że myślę, że w 10 dni bylibyśmy w stanie pokonać ich obu. O, no to piękne zaskoczenie. Co prawda nie byłoby to lekkie starcie, no ale byśmy musieli postawić zbrojownię, koszary, dorzucić do tego, no trochę się męczę tu. Dorzucić do tego sprzedaż tych wszystkich towarów, które dostaliśmy na początek, a dostaliśmy ich naprawdę dużo i myślę, żeby było też całkiem fajnie. Okej, tym razem nie popełnię tego będę co ostatnio i te koszary będą stały tak w takim ciekawszym miejscu, żeby można było z nich fajnie tutaj korzystać. Gdzie jest nasz władca? Pewnie wraca z wojny. Okej, no i pięknie, skończyło się jedzenie. A w sumie to nie pięknie, ale to... Jesteś najwspanialszym władcą! Okej, to było do przewidzenia. W sumie zawsze też ma taki dylemat z misjami, gdzie mamy możliwość pokonania tych władców na samym początku. Z tej racji, że... No... Ludzie szakala nas atakują! To jest po prostu takie przesunięcie klęski przeciwnika o dodatkowe minuty, chociaż z drugiej strony, no i tak ostatecznie zawsze musimy wygrać, więc jakby nie patrzeć, dąży to do tego samego. Ciekawe jak musi być zadowolony szakal z tej racji, że nie może tutaj postawić żadnej kopalni. Musi być... Zapasy w spichlerzu się powiększają, panie. Naprawdę, przeszczęśliwy. Okej, myślę, że zainwestujemy jeszcze trochę tutaj w drwali. Nawet złoto, jak z nim stoimy. No trochę biednie, ale chociaż żeby jeden tutaj biegał. Dobrze, jakby znieśli to wszystko. I byśmy postawili nowe domostwa, nowe domy, to byśmy mogli też trochę inaczej tutaj zaszaleć. Chociaż z drugiej strony myślę, że kamień nam jeszcze nie jest tak bardzo potrzebny. I za te złoto byśmy mogli zakupić kolejnych drwali. I jakoś to będzie tutaj działało sobie. No, nie była... ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Była co prawda szansa też w tym podejściu rozwiązać to wszystko tak ciekawie, że w końcu wybudować twierdzę, tak obwarować się tutaj wzdłuż tych granic. No i myślę, że to mogłoby dość ciekawie wyglądać. Z drugiej strony byłoby dość ciasno i tak jak mówiłem wcześniej, przypuszczam, że 2 godziny spokojnie trzeba by było liczyć na całe starcie. Tak myślę, że w godzinę, a przynajmniej mam taką cichą nadzieję, uda nam się zamknąć tutaj problem o nazwie Szakal. Okej, bo Hana już nie ma. No to taki w sumie, no właśnie, próbuję go porównać do jakiegoś władcy, ale Ryszard to by było za dużo jak na niego. Taki chyba kalif, coś w tym rodzaju, tak, Szakal to fajną jednostką jest. O, dostaliśmy kuszę na start. Nie masz dość złota, by wyszkolić tę jednostkę. Ale to jest prezent od, no naprawdę, tak, naprawdę przygotowali nam konkretny prezent tutaj twórcy. W tej misji, ale z drugiej strony to jest trzecia misja, więc... Może i to tak powinno rzeczywiście wyglądać. Okej, wszyscy na tym wierzę. Mam nadzieję, że ona nie zostanie zburzona. Zastanawiam się tylko, czy jak zbierzemy trochę kamienia, nie warto by było mimo wszystko dla bezpieczeństwa gdzieś tutaj ten mur postawić. Zawsze to wydłuży przeciwnikowi drogę do nas. Może tu gdzieś bramę dla tych wołów, co tam chodzą z tymi tutaj, o.
z tym żelazem. Zawsze to wydłuży drogę do nas, dzięki czemu przeciwnik będzie bardziej zainteresowany atakiem z tej strony, a nie jeżeli gdzieś tam nas brać zaskoczenia od dołu. Chociaż wygląda na to, że on już chyba na stałe sobie tutaj obrał ten kierunek i bardzo dobrze. Niech tak będzie. Łuczników dorobimy. Nie masz dość złota, by wyszkolić tę jednostkę. Sprawdzić broń! Marsz! W sumie zastanawiam się, czy już teraz nie bylibyśmy gotowi do tego, żeby go zaatakować, bo tak jak widać, no nie dysponuje on jeszcze wielką armią. Co prawda miał duże braki w złocie na początku, ale z drugiej strony szczególnie ci silni władcy dostają też duże wsparcie od komputera w postaci takich niezapowiedzianych bonusów do jednostek, które się pojawiają pod dążonem. Okej, myślę, że to jest dobry czas na zapis Szakal Misja 3. A, swoją drogą, bo właśnie tak, też może być nietypowo, też mogą przychodzić do głowy nietypowe pomysły, z tej racji, że po raz pierwszy postanowiłem zabrać się za twierdzę z samego rana. Co prawda mogą przez to ucierpieć nieco inne serie na kanale, ale postanowiłem tak, miałem taką już ochotę odpalić tę twierdzę. Gramy z rana, najwyżej inne serie będą musiały poczekać. Okej, okay, nie ma dość chyba robotników do obsadzenia tego budynku. Szakal nie wybuduje. A my mamy spore zapasy. Nasz teraz. Spichlerz jest pusty, znów? Panie. O, no tak, bo mąkę Zama mamy. Zapewne. Stać nas na jeszcze jeden młyn. Tu trochę ciasno będzie, ale chyba nie powinno być tak źle. I kolejną chatkę trzeba postawić. Ale ten drewno nam tutaj ucieka. A, bo drwale nam pouciekali też. No myślałem przez chwilę, że szakal nas tutaj męczy, ale to męczą nas fundusze, które były przez chwilę na minusie. Powinno być za moment już dobrze. Postawimy jeszcze nowy dom. Za mało złota. O, to biednie. Zapasy w spichlerzu się powiększają, panie. No, tutaj też tak problematycznie zrobili, ponieważ mamy dość ograniczone miejsce do budowy tych domów. Tak jak niektóre budynki, jak drwali, możemy gdzieś tam poza granicami postawić, tak z domem wygląda na to, że trzeba nam więcej drewna. Tylko w obrębie murów. No, ciekawa misja. Przyznam szczerze, że pozytywnie zaskoczyli tym dodatkiem. Myślałem, że to będzie kolejne takie, po prostu jest, bo jest, okazuje się. Jesteś drugim w kolejności najwspanialszym władcą. Okazuje się, że można zrobić coś naprawdę fajnego. To, że jesteśmy na drugim miejscu, nie do końca podoba mi się tutaj, a to z tej racji, że prawdopodobnie szakal dostaje jakieś wsparcie magiczne od komputera, ponieważ no myślę, że chyba nie był w stanie tak szybko zarządzać tym złotem, które dostał, żeby tak nas mocno tutaj wyprzedzić. Z drugiej strony ma tych krów trochę, o właśnie, szakal uwielbia krowy, czy też bardziej ser, niech sobie tak działa, my lecimy według pewnej naszej już w jakiś sposób stałej strategii, chociaż jak widać czasem się i to zmienia. Zastanawiam się, czy nie dorzucić jabłka, ale może zamiast nich lepiej by było zainwestować w plantację chmielu, czy uprawę chmielu. I tym samym niebawem również w browar, tylko chyba wyjść, albo może z tamtej strony, przynajmniej wiadomo, że ich nie zablokujemy. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Jak będą browary, ludzie będą szczęśliwi, będzie też bardzo fajnie. No, drewno, panowie. Może właśnie, to im niepotrzebnie wydłużyłem tę całą trasę, bo jakby sobie biegali tutaj, by to wszystko szło całkiem sprawnie. Tym bardziej, że zrobiliśmy im tu takie fajne przejścia, wszystko działa. Chociaż, no właśnie, jak z żelazem wyglądamy. Sprzedać. Zakupić drewna masę. I zaraz będziemy szaleć dalej. Kamienia też widziałem, że dużo zebraliśmy, więc zaraz coś z niego wyczarujemy. Ale przede wszystkim warto by było pamiętać o tym, że no, szakal cały czas pozyskuje nowe jednostki, a my trochę w tym temacie stoimy w miejscu, więc chyba trzeba się też i tym zainteresować. Więc może tak, kilku drwali jeszcze z tej strony. Ich nigdy za wiele, szczególnie na tym etapie gry. A później zmienimy nieco tu podejście i zaczniemy. Ten budynek obecnie funkcjonuje, panie. Zbroić naszą ekipę. O, czy akurat jabłka były dobrym pomysłem? To nie jestem do końca taki pewien. Okej. To jest piękna, tak. Dolina piekarni.
No i będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze, jeżeli nie zaatakuje nas z jakiejś dziwnej strony trebuszami, na przykład jakby tutaj wyjechały trebusze, a my tu nie mamy żadnej wieży. Zastanawiam się, czy na wszelki wypadek takiej wieży nie warto by było tutaj postawić. No, ten kamień można by było zmienić na pieniądze. Ale lepiej chyba mieć tak, taki plan awaryjny, jakby się okazało, że jednak gdzieś tutaj sobie szakal biega, czy tak sobie wymyślił, że a zaatakuje go od tyłu, podejdziemy go nieco inaczej, no to teraz odetniemy mu taką drogę. Przy okazji będzie jakaś taka mała obrona tutaj tych kopalni, tak? To kamieniołomy są bronione tutaj z góry, a tu w sumie żelazo jest dla nas bardziej wartościowe, ponieważ no można to zamienić na bardzo fajne pieniądze. Jak wyglądamy ze zbrojownią? Łuczników, to chyba wykupimy wszystkich od razu. Trzeba skorzystać z tego, co nam tutaj dali. I mamy dzień 17. Chyba czas zbierać armię, chociaż kusi, żeby jeszcze trochę się tutaj pobawić z tym wszystkim. Jeszcze trochę rozbudować naszą okolicę. Zainwestować też trochę w podatki. No tu trochę to chyba by było niefajne to tam stawiać, ale postawimy w takim razie tutaj te piekarnie i myślę, że już robi się całkiem fajnie, czy... Dobra, ci mają tutaj urlop, tutaj nawet kusznicy strzelają, tak przynajmniej to chyba przez chwilę wygląda, a może nawet i nie strzelają. Przesunąć ich tutaj bliżej, no niestety, dobrze, że chociaż łucznicy mają w zasięgu przeciwnika, no zobaczymy, jak będzie wyglądał nasz atak na dążąc u szakala. To będzie dość ciekawe rozwiązanie, fajnie, bo kończy mu się drewno. Ogólnie kończą mu się zapasy, no i nie ma dostępu do kamienia, więc w gruncie rzeczy, jeżeli nie zainwestuje złota, no to tak naprawdę pod względem rozbudowy zamku powinien leżeć. No chyba, że też czeka na niego jakaś tam dotacja z ramienia tu komputera. Zobaczmy, jak on z kamieniem wygląda. Coś tutaj niby jest na składzie, ale myślę, że chyba nie. Co prawda te dotacje, jakie komputer daje przeciwnikowi, to też nie jest tak, że nie wiadomo, ile on dostaje tych bonusów. Tylko to zazwyczaj wygląda tak, że to jest lekkie wsparcie, które no, pozwala mu na przyspieszenie rozwoju, czy też na poprawienie obrony, ale to też nie jest tak, że on dostanie nagle wielką armię, żeby nas tutaj pokonać, czy nie wiadomo ile jakichś surowców, żeby się rozbudować, tak widać z tym kamieniem. No trochę komputer szczędzi mu, pewnie gdzieś tam co minutę dostanie jakiś bonus, zresztą zaraz zobaczymy, czy się rozbuduje, bo raczej jesteś nie powinien mieć drugim w kolejności najwspanialszym władcą takiej możliwości, ale to wszystko wyjdzie za moment w prawie. Ok, bierzemy się w takim razie za zbroję. Może w ten sposób. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. I warto by było chyba też podnieść. Zapasy w spichlerzu się powiększają, panie. Już w sumie dawno można było zrobić. Podatki. Jak z tymi podatkami zawsze weselej tutaj u nas. Jak są wysokie. To jest też taka inna sprawa, że no zazwyczaj tymi podatkami można zarobić tu chyba najwięcej w tej grze. Co prawda jak trafi nam się fajna kopalnia, tak jak tu z żelazem, no to też są dość szybkie, łatwe, fajne pieniądze. No ale rzadko kiedy dostajemy taki duży obszar, raczej gra przewidziała tak te dwa tereny, to żelazo czy tamten kamień dla naszego przeciwnika, a nie dla nas. No a że wyszło jak wyszło, to tylko się cieszyć. My możemy z tego korzystać. Gdzieś pewnie mieliśmy bardziej pójść w takim kierunku, tak założenie twórcy tego poziomu było takie, żebyśmy poszli w kierunku no tutaj rozbudowy ekonomii, może gdzieś nawet ten chmiel, no i pieniądze brać właśnie z podatków, no a komputer sobie by radził tak jak standardowo radzi sobie do tej pory. Dobra, tu wygląda wszystko na spokojnie, taka aż za duża sielanka się tu robi. Mam nadzieję, że za moment będziemy mogli trochę bardziej zaszaleć, żeby ta godzina... Mniej więcej założyłem, że godzina, ale może się uda szybciej, to by było dopiero coś. Żeby to tak nam tu szybko, fajnie, miło wszystko zleciało. I jak was tutaj, panowie, dalej ustawić? Może skasujemy kilku drwali z tej strony. Trochę pechowo, bo może szli akurat z drewnem, ale myślę, że przyda nam się rozbudować nieco nasze królestwo w tym kierunku. Dawno, dawno nie inwestowaliśmy tak konkretnie w jednostki krzyżowców, a wiem, że to też lubicie, jak idziemy w tym kierunku. Dobra. Mąka czy znowu ten dziwny kamień? To chyba znowu ten dziwny kamień tutaj leży. No, widać, że dostał jakieś małe zapasy. Gdzieś mają te kontakty.
ale niech i tak będzie. Zresztą co tam, nie będziemy mu zazdrościć tych bonusów w momencie, kiedy sami już praktycznie śpimy na złocie. Okej, 1200 złota. Mamy już teraz te zasoby początkowe. Naprawdę można by było ruszać już do boju. Myślę, że spokojnie zebrać za to wszystko armię. Zwyciężymy! I zwyciężyć, tak? A może nawet tak zrobimy? To by był dodatkowy, tak, urok. Urok tego odcinka, że pojawiłby się dość szybko na kanale, ponieważ zazwyczaj od nagrania do opublikowania tego odcinka mijają 3 dni, bo trzeba znaleźć się, no, czas na obróbkę, na to wszystko, dlatego też, no, tak zostawione są na później te misje, pewnie wiele osób czeka z głównego cyklu, gdzie tam, no, przypuszczam, że będziemy się bawić dobre 2 godziny, żeby je zakończyć. No, dlatego to tam jest strach, ponieważ, no, na taki odcinek będzie trzeba znaleźć jakiś, no, dobry tydzień, a może nawet i 2 tygodnie, żeby go tam fajnie obrobić, przygotować i żeby było to wszystko gotowe. Ale okej. Dlatego wolę czasem zająć się takim dodatkiem, z tej racji, że dość szybko wtedy może to wszystko wejść na kanał. No i mamy twierdzę, a twierdza jest, no, czymś takim, no, na kanale, coż naprawdę jest pewną legendą. Jak teraz tak na to spojrzę, no już ponad rok, swoją drogą właśnie to mamy przegrane już, wygrane już 140, ponad 140 godzin w twierdzy, z tego co informuje Steam. Nasz spichlerz jest pusty, panie. Oczywiście są, o dobrze, akurat wszyscy w jednym czasie donieśli bułki. Są tam pewne kwestie, jak niektóre odcinki było trzeba powtórzyć i w ten sposób to wszystko rozwiązać, no ale chodzi o sam fakt, że no trochę już tutaj spędziliśmy czasu, chyba żadna seria nie dała nam tylu godzin, tylu odcinków, tak co twierdza. Odcinki jeszcze myślę nad Wiedźminem, czy nie pojawiło się więcej, no ale one tam są stosunkowo krótkie, ponieważ nieraz w twierdzy widzimy się przez dobrą godzinę, a nawet prawie 2. Okej. Koniec tutaj rozważania, co na kanale, co i jak. Wracamy do akcji. Widzę, że browary już tutaj powoli pojawiają się u nas, więc będziemy mogli niebawem postawić karczmę. Niebawem też będziemy mogli dorzucić, mam nadzieję, warsztaty świecarza, no i zainwestować dalej w podatki. Słabo z tym jedzeniem wyglądamy, więc trzeba obniżyć to tu i tu. O, tu nam dorwali naszych. Okej. Zemsta za kamieniołomy, za niedostępne kamieniołomy, aż z chęcią postawię kolejne, ale zobaczymy. Wydaje mi się, że trochę słabo tutaj z wołami sobie radzimy, skoro jeszcze jest tyle tu rzeczy na składzie. Zobaczmy jak tu. Tu sobie radzą całkiem nieźle, nigdzie nie widać, żeby skład stał zapełniony, nawet woły potrafią sobie chwilę poczekać na towar, więc z tej strony jest ok. Dobra, podlećmy tutaj tym wszystkim. Mhm. Trochę arabskich mieczników, ale tu piękna rzeź na tych asasynach wyszła, chociaż trzeba przyznać, że te armie dość konkretne buduje. Z drugiej strony, patrząc na to, że sami asasyni to takie dość drogie jednostki są, bo to 60 to spokojnie arabskich mieczników można by było wybudować, to nie wiem czy kupić, tak, wybudować. Czy jakby zainwestował na przykład w 15 arabskich mieczników, czy by nie wyglądało to jakoś lepiej? No kolego, trzeba przyznać, że ma nietypowy sposób stawiania ludzi na murach. Bo praktycznie wykorzystuje mały skrawek muru w podobny sposób jak taką wieżę po 3 osoby. No dość fajne, chociaż z drugiej strony to też ma swoje minusy, ponieważ bardzo łatwo taki mur jest zniszczyć trebuszem, no i mogłoby być nieciekawie. Okej, poszedł w tym kierunku, co mu podpowiadałem, no tylko że właśnie zamiast tych asasynów to powinien zbudować w takim razie armię 20 zbrojnych. No i być może jakby obstawić je plutejami, no to by był w stanie trochę się zbliżyć do nas, chociaż myślę, że teraz... Jesteś najwspanialszym władcą! Okej, przewaga już jest na tyle duża, że tutaj nic nie uratuje naszego przeciwnika przed zagładą. Wskoczymy może trochę tych templariuszy, może będzie okazja też znów wskoczyć na dungeon. Spodobała mi się mocno ta strategia, żeby gdzieś tutaj zrobić wyrwę w murze, no i wskoczyć już do samego władcy, spróbować go tam pokonać. Chociaż tu nie będzie tak lekko, ponieważ kuszników jest naprawdę mnóstwo w tej okolicy. No i teraz tak myślę, no niech tu przyniosą. Ciężko stwierdzić, którzy tutaj gdzieś są w okolicy, drwale. Chętnie ich przerzucę po prostu na drugą stronę, będą mieli bliżej. A jednocześnie nam zwolniło się nowe miejsce do
nie wybudowania. Nie można tego zbudować. Kolejnych piekarni czy innych takich rzeczy, które by mogły nam pozwolić podnieść podatki. Z piekarniami, no jeszcze jeden młyn by się przydał i można spokojnie kolejne piekarnie stawiać. Tutaj trochę ciasno się zrobiło, ale postawimy to z tej strony i piekarnie gdzieś możemy tutaj schować dzięki temu też z tyłu. Chociaż pytanie teraz, czy to wszystko jest nam potrzebne tutaj? Może nuż zrobimy taką utopię, gdzie nie będziemy ich męczyć podatkami, tylko zarabiać tutaj na tych towarach, które zniosą, taki 100% socjal. Ale zobaczymy. Okej, rynek też niestety musi być w obrębie naszych granic. Tu chyba będzie bezpieczny. Sprzedaż żelaza na pewno więcej niż tam 20 nam nie potrzeba. Dobrze, żeby jednak był jakiś zapas, żeby czasem się nie okazało, że gdzieś tu no ta sprzedaż zeszła się z pobraniem towarów przez nasze warsztaty, więc w ten sposób, chociaż myślę, że mając tyle tego wszystkiego tutaj, tych kopalni, to raczej nam to nie grozi. Zapasy w spichlerzu się powiększają, panie. Okej, bardzo miło. Tutaj niech będzie 150 kamienia, jakby nam przyszło wieżę odbudować czy naprawić. Chociaż wątpię, żeby przeciwnik jakoś coś tutaj wyczarował w międzyczasie. Nam niespodziewanego. No i zastanawiam się z drewnem. Może ta setka, co prawda mamy drwali. Teraz zakup tego drewna może trochę mijać się z celem, no ale z drugiej strony będziemy mogli się trochę szybciej tutaj też rozbudować. Okej, jest miło, browar. Browary chyba też już właśnie się leją, tutaj nam znoszą bardzo fajnie. Czas postawić karczmę, tylko żeby karczmę postawić, tak to drwali trzeba było pogonić. Jakby oni wiedzieli, po co znoszą te drewno, że dzięki temu będzie stała tutaj karczma, to też by inaczej patrzyli na tę robotę. Okej, i tych drwali no, znów trafiliśmy na czas, gdzie znoszą te drewno, więc może niech sobie zniosą je do końca. Nie można tu tego zbudować. To też tylko w obrębie naszych granic. No i trzeba przyznać, że biednie z tym miejscem. Teraz tak zastanawiam się, jakby rzeczywiście zostawić Hana do dalszej walki, no to nie wiem, czy byśmy sobie tak łatwo poradzili tu, żeby postawić, wybudować to wszystko, co mieliśmy w planach. Żeby to jakoś tutaj sprawnie działało. Okej, widzę, że chyba możemy podatki podnieść, bo browar do nas doszedł. No i gdzieś ten kamień magicznie, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, tu od czasu do czasu się pojawia. Oczywiście wolał postawić meczet, chociaż to dla niego dodatkowe pieniądze. Widać się jednak, że męczy go coś tu w kraju, ponieważ... A, rozumiem, drwale. Ten sam problem, co mamy ostatnio. Teoretycznie ma tutaj drzewa, które mógłby ściąć, ale te są nie do ścięcia. Drwale chodzili do nas, no ale pojawił się taki problem, że my ich wybijaliśmy. No i na szczęście od któregoś momentu komputer dość sprawnie kombinuje, że jak męczymy mu jakichś rolników, czy tak tutaj drwali... O, ale on pobiera, kurczę, pieniądze konkretne. To wstrzymuje produkcję w danym miejscu, no i jest ok. Nie ma takiej sytuacji, w której no, by się tak zatrzymał ekonomicznie, tak też czasem rozgrywaliśmy to, że wiedząc, że na przykład tych drwali wysyła, możemy mu ich wybijać, no to też go blokowaliśmy z jego rozwojem. Ok, tu. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Ok, tu chyba nie wejdą, czy wejdą gdzieś? Chyba nie wejdą. Nie ma co tak zachłannie patrzeć, chociaż z drugiej strony nie chcę zostawić... O, tu będzie miejsce. Nie chcę zostawić przestrzeni dla ewentualnie szakala, jakby jakoś przypadkiem nie gdzieś tutaj nam wybiegł łucznika, albo ten łucznik by gdzieś tam zniknął, no to żeby on sobie tam to wszystko tam wyczarował nagle i nas zaskoczył. Nie fajnie. Okej, kolejne domy. Świece też już przybywajcie. No i kościół trzeba było postawić. Dość brutalne rozwiązanie, ale będzie stąd tu na terenach zielonych. Nic nie wyczarujemy, okej, drwali, no idą, no i znów jest, dobra, bo nie ruszymy w tym kierunku z niczym, a dobrze by było trochę jednak zainwestować jeszcze w to wszystko, jak bułki, a niech gdzieś tutaj za rogiem robią je. Zapasy w spichlerzu się powiększają, panie. Dorzucimy świece teraz, jak mamy kościół. Nie można tu tego zbudować. Możemy podnieść znów tutaj bajerę. Religia, pijaństwo. Wszystko tu pięknie idzie w parze. Może religia nie do końca, więc tu niech będzie w ten sposób. No i zbieramy armię, tak. To właśnie, tym bardziej, że no, gdzieś mieliśmy w jakimś fajnym dniu ruszyć z atakiem. A ten fajny dzień to byłby gdzieś w okolicach 40, myślę. Możemy też tak zapisać, jakby coś gra chciała na to wyczarować. Nieco przyspieszyć czas,
No i tak, żeby zbierać to wszystko, gdzieś może łuczników warto by było zmieścić. Okej, okay. I to dosłownie zmieścić. Nie lada problemy tutaj są, żeby to wszystko rozwiązać. No i czekamy, zbieramy mieczników. Zbroje. Przydałoby się też. Tak teraz myślę, nawet... Jesteś najwspanialszym władcą. Idąc o krok dalej, moglibyśmy całe żelazo, które tu dostajemy, właśnie inwestować w zbroję i sprzedawać ten towar, ponieważ no 80 za zbroję. Jesteśmy atakowani. To jest całkiem... Wszyscy zbiórka przy władcy. Aha. Jest atakowany. Władca może niech się już tutaj wycofa. Do domu. Tak. Pijany to do domu, tak to. Cenzurując nieco tę wypowiedź. No i... Aha, aha. No właśnie, jak to wygląda? Żelazo. Żelazo daje nam tylko 20, jakby zamienić się na zbroję. Nie da się zaskoczyć szakala. Jestem niezaskakiwalny. O! To jest dopiero ciekawe stwierdzenie. No dobra. Widzę, że chmielu mamy dużo, gorzej z browarami. Trzeba chyba też nastawić się nieco bardziej na ich produkcję, bo zaraz religia wygra... Czy kościół wygra z karczmą, a do tego dopuścić też nie możemy. Niech tutaj to wszystko będzie w równowadze. Alkoholizm wraz z religią. Okej, okay. Niech żyją w symbiozie. Tak, czyli do kościoła, po kościele na piwko, do karczmy i wszyscy są szczęśliwi. Panie, zbierzcie się tutaj w kupę. W kupie cieplej mówią, więc tak. Więc niech tam sobie... Stoją, czekają. No i zbieramy wojsko, czyli z powrotem wraca nasz przyspieszony czas. Zbieramy wojsko, ja tak patrzę, jak chcę biednych naszych poddanych podatkami męczyć, a nie jesteśmy w stanie wydać tych wszystkich funduszy, które mamy w tej chwili, więc to jest też trochę straszna sprawa. Zobaczymy. Mało miejsca na stajnie jest. To trochę martwi, ale zmieścimy je spokojnie. Co najmniej 3, tak żeby... Albo nawet 4. Tak, żeby 12 mogło ruszyć na mury, mając swoje konie. No ci templariusze naprawdę będą mogli fajną tutaj akcję zaraz odegrać. No i może też standardowo już gdzieś zaczniemy inwestować w trebusze, żeby daleko nie miały. Albo dobra, nie będziemy ich tam kusić na jakieś takie dziwne ataki. To może postawimy obóz tutaj. Gdzieś w międzyczasie pluteje. W masowych ilościach, aż muszą tu za murami się ustawiać. No i powoli, powoli to wszystko zaczyna jakoś wyglądać. Wydamy pięknie złoto, bo po to ono tutaj jest, żeby wyczarować jakąś też fajną misję właśnie z tego wszystkiego. Mam nadzieję, że to tak wyjdzie. Czy fajny atak, bo misja to już jest fajna. Okej, okay. No to tak, trebusze na koniec zostawimy. Kolejne pluteje, jeszcze zastanawiam się, gdzie ustawić się trebuszami. Można by było ich wkurzyć, na przykład podpalić im tę wioskę. Może tak dla zabawy, okej, okay. Znowu wielka ekipa. Niech im będzie. Wasza miłość. Idziemy. Plutej tak będą jechać tutaj z ludźmi, a my zrobimy tutaj taką fajną może atrakcję. Niech sobie podjadą. Ruszamy. Tu podpalimy coś. Co prawda mają pewnie gdzieś, no tutaj mają możliwość gaszenia pożarów, ale jak ten pożar się fajnie rozprzestrzeni, no to będzie miło. 40 dzień, mieliśmy ruszać do ataku, a nas tutaj przeciwnik tak zatrzymał. Okej, okay, spokojnie, jeszcze jedna stajnia może dojść w takim razie i mamy ekipę, która może ruszyć do bardzo fajnego ataku. Mam nadzieję, że tutaj sobie wyjdą, przejdą, ale na początek jakiś mały pożar może, o ile nas łucznicy szybciej nie wybiją. I pali się, tak, wyrusza. Niech płonie. Teraz jeszcze jesteś tutaj. Najwspanialszym władcą. Widzę, że przeciwnik sam zaczął dumać nad problemem, jak rozwiązać go. Idziemy. Albo po prostu na przyspieszonym czasie ten pożar niszczy budynki. Zaraz zobaczymy. To by było dość dziwne, ale możliwe, że pożar, gdy mamy przyspieszony czas, zachowuje się nieco inaczej, ponieważ tak naprawdę to wszystko dookoła powinno tutaj płonąć teraz. Miało być fajnie, mile, widowiskowo. A to się zrobiło tak średnio z naszych planów. Zobaczymy w takim razie. Wygląda na to, że coś się zmieniło w rozgrywce w międzyczasie. I twórcy wydali kolejną aktualizację, gdzie no już nie tak łatwo podpalić całą okolicę przeciwnika. Może jak dorzucimy tutaj trochę do ognia. Nie, już... Czyli to kolejna nowość w rozgrywce. Odpada nam możliwość podpalania
wiosek przeciwnika. Być może to tylko w tej misji tak to wygląda, a być może zmieniło się to na stałe. Jeżeli na stałe, nie ukrywam, trochę szkoda, bo w takim razie po co teraz będą tutaj panowie strażacy w tym wszystkim. No ale okej, mamy tak, wszyscy, którzy mają konie, to na konia. Ruszać! Prędzej! Teraz mamy tutaj naprawdę fajne jednostki. Do tego dorzucimy trebusze, bo stać nas na to. No i ruszamy gdzieś tam do przodu. O, tu się trochę przerzedziło na murach swoją drogą. Tak nie zwracał człowiek na nich uwagi. A to rzeczywiście może być nie lada problem niebawem. Gdzieś tu możemy się ustawić, to będziemy fajnie z nimi walczyć. Ustawimy też trebusze. No i może jak zrobimy jakąś wyrwę w murze, to wlecimy tam na górę. Jak on z kusznikami stoi? Jesteśmy atakowani. Trochę ich ma, więc może być problem, żeby wygrać taki szybki atak. Ale z drugiej strony warto by było sprawdzić, czy jest to możliwe. Może dorzucimy jeszcze, skoro nas stać. A trochę tych templariuszy. Co tam, jak to mówią, od przybytku głowa nie boli. Co prawda, tu trzeba będzie konie na wypasie, na zielonym terenie zostawić. No i jest problem. Z czym problem? Okej. Okay. No i mając taką dużą armię, będziemy mogli coś tu za moment wykombinować. Co to za misja zresztą, jakby nie było w niej trebuszów. No i właśnie to też z tej racji, no tak rozegraliśmy to w tej opcji, powiedzmy, godzinnej. Bo wszystko wskazuje na to, że powinno pójść zgodnie z planem, tak to wszystko. Ruszamy? Okej, jeszcze jeden tutaj mógł konia sobie wziąć. Kolego? Okej, i masz konia. No to pięknie, no to już wszyscy są szczęśliwi. Inżynierowie na rozkaz. Zaraz rozstawimy tutaj trebusze, zobaczymy jak daleko. Oho, niemożliwe. Na bank się strajki. Strajk piekarzy, no to nam się trafiło. Okej, ale zaraz będzie wszystko w normie. Zobaczmy jak tu trebusze. Mam nadzieję, że mają całkiem fajny zasięg. O właśnie, będziemy mogli sobie tutaj centralnie wbiec do przeciwnika. I będzie też, myślę, że fajny atak. Zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczymy, czy właśnie taka ekipa. Jeszcze konie, o właśnie. Ekipa 18 ludzi na koniach. Tak, nawet więcej. Co tu dzisiaj stanie, ten dzień przejdzie do historii. 21 ludzi na koniach, to już się zapowiada dość ciekawie. Zobaczymy jak to się sprawdzi w boju. Jak to wyglądamy z jedzeniem? Znoszą te bułki? Znoszą, gdzieś chyba za dużo postawiło się w międzyczasie, tak. Okej, z jedzeniem problem chyba. Tych domów, no i szybko teraz to konsumują. Z religią też widzę się zaczyna robić problem, więc tutaj obniżymy. No to najwyżej podatki. W dół ludzie zawsze się cieszą jak są niskie podatki w tej grze, więc... Zresztą, co to się dziwić? Wszyscy się cieszą z niskich podatków. Okej, jak to burzenie tych murów? Wyjdź tutaj i walcz ze mną, jeśli masz odwagę. Tak jak mówisz, zaraz tak zrobimy. Zaraz robimy ładny wjazd. Zastanawia mnie bardzo, jak to będzie wyglądało z perspektywy kuszników, ponieważ jest ich wielu u szakala i może się okazać, że na przykład ci kusznicy dość sprawnie pokonają naszych ludzi, którzy wskoczą tu na mury, więc to będzie taki nietypowy atak, ale o to też chodzi w naszych rozgrywkach. Zresztą możemy to zapisać jako atak 1, żeby było coś nietypowego. Miotać kamieniami, tu przestawić trochę. I zaraz zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Może w takim razie jak... Jesteś najwspanialszym władcą. Mają oni tam jechać, jakiś trebusz się tutaj nawet zakręcił. To trebusz niech dołączy, a niech sobie tutaj stoi. Wyruszamy. Ustawimy te pluteje gdzieś tutaj. No i zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Asasyni biegną, no to pięknie. Teraz tylko żeby nam trebusze nie załatwili. Okej, i mamy wejście. Dla rozrywki fajnie by było zniszczyć jeszcze tę wieżę. Ale możemy chyba już naszą konnicą ruszać do boju. Zobaczymy co z tego wyjdzie. A nuż jakiś fajny szybki atak. A może no tak poniesiemy klęskę. No, chcieliśmy szybko rozwiązać problem. Okaże się, że wcale tak szybko go nie rozwiążemy, bo kusznicy przeciwnika no nas tutaj nieźle wybiją tu. I tak naprawdę to same te konie to chwila moment padną tutaj. Trzeba przyznać, że armia jest naprawdę ogromna w gruncie rzeczy. Okej.
Dobra, wycofamy się kawałek. Jesteśmy atakowani. Nie ma co tutaj z łucznikami walczyć. Niech oni sobie podejdą tu do nas. Tak. Okej, okay, jeden dość pechowo tam wpadł. Przejdzie chyba zaraz rzeczywiście do historii. Tak, nasz atak strzelił się w czasie z atakiem szakala, ale to nie znaczy, że jakoś specjalnie mocno to jest dla nas duży problem taki. Okej, okay, nad jednym się tu niestety znęcają, trzeba podesłać nowego do boju. Chodź tu. No, chodź. No dobra, nie ma szczęśliwych 21, jest trochę mniej, ale myślę, że możemy też iść zaraz w bój. Jeszcze trochę plutej dorzucimy im. Plutej gotowe. Może fajnie by było też na wszelki wypadek dorzucić, tak też z tego rzadko korzystamy, a łuczników konnych. Będą oni mniej więcej mieli podobne tempo, a jednocześnie łucznicy tacy przeciwnika nie będą dla nas też jakimś specjalnie dużym problemem, ponieważ no, będziemy ich jakoś tu, o, pięknie, sobie fajnie stopniowo zwalczacie. Okej, okay. Kto może na tę wieżę i wbijamy się do środka, nie ma co tutaj specjalnie długo trwać w tym wszystkim. Wszyscy mają konia, brać konia, już powinni mieć teraz. Jeden konia nie ma. Dwóch nie ma konia, a pewnie im wybili niestety. Więc ruszamy ekipą i zobaczymy, jak ta walka tutaj wyjdzie. Wybijać, no i właśnie, z tymi łucznikami konnymi dużo przyjemniej się biega do środka. Nie powinien to być teraz wielki problem. No to ktoś nas zapraszał tutaj pod dążą. Zaraz zobaczymy, czy jesteśmy w stanie przetrwać ten atak, tak, czy zrobić tam coś konkretnego. Okej, okay, zejść z konia. Okej, okay, panowie, którzy są na koniach, zejść z konia i wskoczyć do góry. Panowie na koniach. Okej, okay, idziemy, tak. Przejdźcie do historii, zobaczymy, czy te jednostki rzeczywiście są tak silne, jak je tu opisują. No, reszta ekipy też chyba może ruszać już do ataku. Na wszelki wypadek, jakby się okazało, że tu panowie na koniach, chociaż niektórzy chyba wprowadzili konia nawet na dążą, by mieli sobie nie poradzić. No to zobaczymy za moment. Jeden już nie żyje, ale gdzieś tu jest szakal w tym wszystkim. Okej. Okay. No może wszyscy na szakala w takim razie. Nie wiem, czy oznaczyłem szakala, mam nadzieję, że tak. Szkoda, że stoimy po przeciwnych stronach. Potrafisz walczyć. Okej, okay, i okazuje się, nawet konie go gryzły. Zwycięstwo! Okazuje się, że mając taką armię, bardzo szybko można pokonać każdego przeciwnika. Śnie o gryzoniach, śnie o ptakach. Jednak nigdy nie śnie o rybach. Okej, okay, to dziwne. Tutaj nawet nie ma co sprawdzać statystyk, bo przypuszczam, że praktycznie na każdym etapie tej misji mogliśmy wziąć wszystkich ludzi z wieży, na wszystkich ludzi spod wieży, ruszyć na atak i praktycznie wygrać ten bój. Więc można powiedzieć, że od 10 dnia do końca każdy był ten, w którym mogliśmy odnieść sukces, chociaż patrząc na statystyki armii, prawdopodobnie gdzieś ruszenie 38 dnia było takim no, najbardziej dobrym pomysłem. Płonące wzgórze, następna misja. No i tu już będzie taka konkretniejsza walka, czyli coś, co może nie do końca lubię, bo czeka nas dłuższa rozgrywka, no ale zobaczymy. Też jak to wyjdzie, dostaniemy dużo złota. Sama mapa szykuje się dość ciekawie, nie kojarzę jej, więc może wcale nie będzie tak źle, no a tym bardziej jakbyśmy jakoś na początku to ciekawie rozegrali. Przeciwnicy, no taka średnia półka. Ale to nie znaczy, że będzie lekko. Lekko na pewno nie będzie. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Gra z wami Korle. Trzymajcie się. Hej.